Spotkałem pierwszego, gdy umarłem. Myślałem, że poznałeś mnie od razu. Nadal mówiłeś do mnie doktorku, a zawsze byłem twoim ulubionym doktorkiem. Podasz mi rękę? Znów mam kłopoty, szefie. Chodź, jesteś okropny. Wiele mnie nauczyłeś. Ładnie tu masz. To ty masz ładnie. Ja? To twoja robota. Tu wszyscy z początku czujemy się niepewnie i chcemy się znaleźć w bezpiecznym miejscu. Więc malujemy swoje otoczenie. Ale ty pierwszy namalowałeś farbami. Wielu rzeczy nie namalowałam. Choćby tego ptaka. Annie pomogła ci zacząć. Poprowadziła twoją rękę. Teraz ty tworzysz cały ten świat. Z wyobraźni, znanych obrazów, z czego chcesz. Dlaczego trwa w bezruchu? Pofrunie, gdy zechcesz. A może zanurkować? Jesteś malarzem, to twój świat. Co sądzisz o turkusowych skrzydłach i trochę fiołkowego? Ja tego nie zrobiłem. Nie, to ja. Gdy jesteśmy razem, to obaj decydujemy. Mogę kazać słoniowi fruwać? Czy Annie namalowała wasz dom? Tak. Nasz wymarzony dom. Przejdźmy przez rzekę. Na skróty. Ładny skrót. To łatwe, patrz. Utonę. Nie możesz. Nie żyjesz. Ja tu jestem naprawdę? Co rozumiesz przez ja? Jesteś swoją ręką, nogą? Częściowo. A gdy stracisz wszystkie kończyny, przestaniesz być sobą? Nie. Więc co jest mną? Może mózg? Mózg jest częścią ciała, jak paznokieć czy serce. Dlaczego mózg ma być tobą? Bo moje ja odzywa się w głowie. Mózgiem myślę, czuję, mam świadomość istnienia. Jeśli masz świadomość istnienia, to istniejesz. Dlatego wciąż tu jesteś. Ha, ha, ha.